Cześć, tu Ernest. W tym filmiku przekażę wam informacje na temat wielu ciekawych wycieków oraz wydarzenia nadchodzącego do Fortnite. Nadszedł miesiącami oczekiwany sezon 8. Przyniósł on wiele nowości w postaci zmian na mapie, w samej rozgrywce i tak dalej. Jednak jak co większe aktualizacje, kilka rzeczy umyka światło dziennego. Albo wchodzi do gry dopiero po tygodniu, a czasami nawet jeszcze później. W tym filmiku dowiecie się, czego możecie się spodziewać od nadchodzącej aktualizacji i aktualizacji zawartości. Czeka nas dużo znaczących zmian i nowości. Zacznijmy od chyba najważniejszej zmiany w balansie gry, jakiej doczekamy się w tym sezonie. Mogliście już zauważyć, że w różnych miejscach na mapie zaparkowane są takie oto wany z hologramem postaci z Fortnite. Na razie może to wydawać się być jakąś tajemnicą, ale gdy cofniemy się kilka dni w czasie, to pod postem z pytaniami o Fortnite na Reddicie, jeden z pracowników Epic Games na pytanie, czy odradzanie wejdzie do gry, odpowiedział: rozmyślaliśmy tę mechanikę gry już przez jakiś czas. Miejcie na uwadze nowe aktualizacje w sezonie 8. To oznacza, że Epic Games ma już w planach dodać do gry system odradzania się. Taki system odradzania się możecie już kojarzyć z Apex Legends, w którym to możemy podnieść sztandar gracza z naszej drużyny, który został wyeliminowany, aby następnie odrodzić go w specjalnym punkcie na mapie. Co ciekawe, te wany z hologramami Fortnite przypominają te stacje właśnie z Apex. Fakt, że ten system może wejść do gry, może potwierdzić to, że plik tego samochodu nazywa się Second Chance Van, czyli van drugiej szansy. Ta nazwa idealnie pasowałaby do tej funkcji. Dzięki wyciekom wiemy, że z wyeliminowanego członka naszej drużyny wypadnie taka oto bateryjka. Tą bateryjkę następnie będziemy mogli zanieść do tego właśnie vana, aby ją tam włożyć i załadować członka drużyny z powrotem, którego zebraliśmy wcześniej, zanim jego bateryjka zniknęła. Proste, a bardzo przełomowe, ponieważ system odradzania się może diametralnie zmienić tok niejednego meczu i niejednego dużego turnieju. Znamy już nawet dźwięki tego systemu, posłuchajcie sami. By the way, to na tyle tego vana, przyczepiony jest robocie, który zabiera nasze postacie, gdy nasze zdrowie zejdzie do zera. Poza tym, jak już poruszyliśmy samochodowy temat vanów, to do gry na miejsce burzy lotów wejdzie nowy pojazd, a mianowicie kule dla chomików. Znaczy dla nas, ale takie dla chomików. Tak, w plikach gry, w folderze poświęconemu pojazdom, jest zestaw danych dla pojazdu nazwanego Hamster Ball, czyli kulka dla chomika. Takie kulki dla ludzi już są i prawdopodobnie w Fortnite to będzie działało tak, że gdy zasiądziemy do takiej kuli, to będziemy mogli się zrzucić z góry, aby bezpiecznie się przytoczyć bardzo daleko i bardzo szybko. Co ciekawe, na ekranie promującym sezon 8 w tle za czerwonym ninją widać właśnie taką kulę z czepiakiem na przodzie, co zdradza nam, że będziemy mogli się nim posłużyć podczas transportu taką kulką. Prawdopodobnie te kulki zastąpią deskolotki. Poza tym to na tym obrazku widać też postać trzymającą łuk, inną broń, która też powinna wejść do gry. Postać pirata za to trzyma rewolwer, który może powrócić do gry. A ta postać po środku trzyma po prostu podwójne pistolety, ale z jakimś malowaniem. A wracając to... Na mapie mogliście zauważyć takie metalowe stacyjki, gdzie kiedyś byłyby samoloty. W plikach gry ten oto przedmiot nazywa się Hamster Ball Charger Base, czyli baza do ładowania kulek dla chomików. Raczej ładować ich nie będziemy i to po prostu będą takie miejsca, gdzie będą pojawiać się kule, aby nie spadały. W plikach gry skrywa się też taki oto nowy przedmiot, a dokładnie nowa broń.
legendarna i epicka wersja karabinu piechoty. Będzie to nowa broń w aktualizacji zawartości i dzięki bazy danych Storm Shield Ład wiemy, że co strzał odpowiednio do klasy fioletowej lub złotej zadawałoby 47 lub 50 punktów obrażeń, korzystając przy tym z amunicji średniej. Od zwykłego karabinu piechoty różni się tym, że zadaje większe obrażenia oraz przeładowywuje się szybciej o połowę sekundy. W swoim magazynku będzie mieścić 8 strzałów, czyli tyle samo co zwykły karabin. Poza tym, w plikach gry jest też wyjątko jakiegoś typu spawnerze ośmiornic. Niestety bez żadnych szczegółów, ale co ciekawe, może on być powiązany z tego sezonowym, wielkim eventem albo trybem okresowym. W trailerze tego sezonu było widać linię światła, która wyznaczała lokację skarbu. W grze jednak tam jest po prostu znak X-a ułożony z kamieni. W plikach gry są też dźwięki, które w swojej nazwie mają m.in. piracka skrzynka. Będzie to prawdopodobnie jakiegoś nowego rodzaju event lub typ okresowy. A w nim skarby i mapy. Posłuchajcie sami. I to tyle. Czeka nas dużo nowości. Na koniec zostawię was z nowymi skinami i emotkami nawiązanymi do sklepu lub w pakietach. Miłego oglądania. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.